koledzy, Piotr Musiał, Wojtek Filemonowicz, Andrzej Celiński, Ryszard Kalisz, Paweł Piskorski, Janusz Palikot, Marek Siwiec, Janek Cedzyński, Polska Partia Pracy, kolega przewodniczący. Czy kogoś wam nie brakuje? No kogo wam brakuje? Kobiet, o właśnie, dziękuję bardzo. Kobiet. Więc ja poproszę w ramach tego czasu antenowego przeznaczonego dla każdej z partii, aby w imieniu Socjaldemokracji Polskiej głos zabrała Izabela Sierakowska. Izuniu, proszę cię. A z tego krótkiego wprowadzenia dla Izy zapamiętajcie proszę jedno. W naszym przypadku między słowem czyny, a słowem musi być znak równości. Zapraszam cię, Iza. Kłaniam się wszystkim. No ja nie będę taka miła. Dlatego, że coś mi się strasznie nie podoba. Może dlatego, że przeszłam to wszystko, w co państwo chcecie wejść. Konkretnie pan Janusz Palikot. Czy nie zauważyliście tego państwo, że polskie społeczeństwo, tak jak mówi pan Kurski, kolejnego wodzostwa nie kupi. Nie kupi. Nie kupi kogoś, kto był kimś innym, a dzisiaj będzie przedstawiać się jako ktoś inny. Panie Januszu, z całym szacunkiem, ale ja bym się schowała na jakiś czas. Dlaczego bym się schowała? Poczekajcie, ja wiem, że sala jest zdominowana przez partię pana Janusza. Wysłuchajcie innego głosu. Mój głos nie będzie tak strasznie ważny, bo i tak państwo zdominujecie. Był rok 1999, zamierzchłe czasy dla niektórych państwa. Wtedy Leszek Miller zlikwidował Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, która była w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w skład którego wchodziło ponad 40 najróżniejszych ugrupowań. Szefem wtedy był Aleksander Kwaśniewski i była to partia naprawdę demokratyczna. Leszek Miller chciał być wodzem i został wodzem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii. Tamte ugrupowania się wycofały, koalicja się rozpadła. Jakie były losy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako partii, wszyscy państwo doskonale znacie. Leszek Miller nawet wylądował w samoobronie pana Lepera. Proszę państwa, potem był rok 2007. Znacie państwo Aleksandra Kwaśniewskiego, który zawsze myślał o zjednoczeniu lewicy i demokratów. I powstało wtedy coś takiego w 2007 roku jak Lewica i Demokraci. A więc był Sojusz Lewicy, było Stronnictwo Demokratyczne, była Partia Demokratyczna, była Unia Pracy, były najróżniejsze ugrupowania. I znów, kochani państwo, zwyciężyło wodzostwo. To wtedy między wodzami Napieralskim, a no, ten drugi, Olejniczak, rozpoczęła się walka i rozpadł się tak naprawdę demokratyczny układ jak Lewica i Demokraci. Czy państwo nie widzicie tego, że ludzie w Polsce chcą czegoś takiego, ktoś potrafi się dogadać, że nie ma tego jednego, jedynego najważniejszego, że nie ma tych kilku, którzy się potrafili dogadać. Ja dam znów przykład Aleksandra Kwaśniewskiego. Gdy on był szefem partii, miał kilku zastępców i nie było jednego najważniejszego wodza. Byli wszyscy równi. Było wypracowywanie wspólnych stanowisk. I tego mi brakuje właśnie dzisiaj. I ta Europa Plus daje taką ogromną szansę na wspólne działanie. Pokazanie Polakom, że się można dogadać. Niezależnie od tego, czy to będzie Paweł Piskorski, czy to będzie Andrzej Celiński, czy to będzie Sierakowska, czy to ktoś jeszcze inny. I tego ludziom potrzebuje, nie wodza. A panie Januszu, a jak chce pan stworzyć to coś, to pan będzie znów wodzem, bo pan będzie zapraszać. Kochani, naprawdę to jest ostatnia okazja. Pamiętajcie, że Europę Plus chce stworzyć najzdolniejszy polityk w Polsce. Najzdolniejszy.
Takiego, kochani państwo, długo nie będzie. Mówię o Aleksandrze Kwaśniewskim. Proszę pani, dla mnie Aleksander, moment, ja już kończę, swój czas wykorzystam i tyle. Takiego drugiego polityka długo nie będzie. I nie sądzę, żeby Aleksander Kwaśniewski godził się na tego typu rozwiązanie. Proponuję, może Wojtek będziesz miał inne zdanie, proponuję, żebyśmy schowali ambicje wodzowskie do kieszeni głęboko, razem wspólnie stworzyli tę Europę plus naprawdę i pokazali, że można się dogadać, bo w kraju się można dogadać. Wszystkiego najlepszego państwu życzę. Głos koleżanki i koledzy. Ja się cieszę, że widzę tak tłumnie zapełnioną salę kolumnową w Sejmie. Cieszę się, że większość z was znam i wiem, co nas łączy. Łączy nas umiłowanie wolności i łączy nas strach przed kaczyzmem. Tego się musimy bać. To prawda. Ale prawdą jest też to, że kaczyzm już był w Polsce. 2 lata kaczyści rządzili i pewna szczepionka została w społeczeństwie na zawsze. Ludzie już nie są tacy głupi, żeby jeszcze raz Jarkowi, Antoniemu i Krystynie zawierzyć. Więc nie bójmy się, stwórzmy alternatywę nie tylko dla Kaczyńskiego, stwórzmy alternatywę dla Tuska. Co nam obecnie Platforma Obywatelska daje? Marazm, nic nie robienie, zniechęcenie, stagnacja. Przecież to temu służy. Po to oni zniechęcają społeczeństwo do działania, żeby trwać przy władzy. Trwanie przy władzy nie posuwa nas do przodu ani o krok. My musimy zaproponować coś nowego. Musimy skończyć z barierami biurokratycznymi, które gnębią przedsiębiorców. Musimy skończyć z szalejącym fiskalizmem nakierowanym na małych i średnich przedsiębiorców. Musimy wreszcie zaproponować takie rozwiązania w kodeksie pracy, żeby zlikwidować umowy śmieciowe i zapewnić Polakom godną pracę. To wszystko da się połączyć. Są tu na tej sali ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić i z tego powodu bardzo się cieszę. Martwi mnie natomiast głos, który usłyszałem tutaj, który mówi o tym, że mamy kogoś chować. Nie będziemy nikogo chować. Koleżanki i koledzy, Janusz Palikot to jest jedyny polityk w polskim Sejmie, który zrzekł się mandatu. Chcecie go schować? To on stworzył pierwszą partię w polskiej polityce, która za własne pieniądze weszła do Sejmu. Nie chowajmy nikogo, każdy jest potrzebny. Ja jestem za jednością. Jestem za tym, żebyśmy szli razem, ale nie za wszelką cenę. Chciałbym zakończyć to wystąpienie jednym twardym stwierdzeniem. Jestem przeciwko stygmatyzowaniu kogokolwiek na tej sali. Dziękuję bardzo. Z Sierakowskiej, jeśli tak mogę do pani poseł dalej mówić, nie powinien pozostać bez odpowiedzi. Wprawdzie w prezydium kobiet brakuje, ale mam nadzieję, że na sali nie brakuje ducha równouprawnienia i prosiłbym bardzo, żeby w ten sposób mój głos odczytywać. Otóż, droga pani poseł, inicjatywa, o której głośno w ostatnich dniach, i nasza inicjatywa Europa Plus, to nie jest kolejna odsłona długiej historii jednoczenia centrolewicy, czyli powstawania z SDRP SLD, a potem powstawania LIDu. Trzeba było inicjatywy z centrum, trzeba było Janusza Palikota i Aleksandra Kwaśniewskiego. I jednego, i drugiego, żeby spoza tak zwanej tradycyjnej lewicy, z której i ty, i ja się wywodzimy, powstała taka inicjatywa i taki projekt, który ma szansę poza SLD, a mam wrażenie niestety, mam też nadzieję, że to się zmieni, że przeciwko SLD doprowadzić do porozumienia i zjednoczenia sił centrum, lewicy i sił demokratycznych, bo ta alternatywa Polsce jest potrzebna.
Podobnie w duchu wzajemnego szacunku i równouprawnienia chciałem zwrócić uwagę, o czym większość z tu obecnych na sali nie wie, że zespół polityczny, tak pięknie reprezentowany przez wszystkich mężczyzn, nie musi się ze wszystkich mężczyzn składać, bo nie tylko przewodniczący mogą, drodzy Państwo, reprezentować partię. Byłoby w takim razie, to taki autorski pomysł, Wojtku, mam nadzieję, nie pogniewasz się, ze wszechmiar wskazane, gdybyś swoje miejsce w zespole politycznym przekazał Izie. Dzięki temu... Dzięki temu, a i przepływ informacji w ramach bratniego stronnictwa by się poprawił, bo naprawdę ja także pochwalę się, jestem uczestnikiem licznych spotkań z udziałem i Aleksandra Kwaśniewskiego, i Janusza Palikota. Nie ma tam słowa o konflikcie, jest raczej mowa o współpracy i plany, jak dalej umacniać koalicję Europa Plus. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie przeszedł do podziękowań. Podziękowań pod waszym adresem, bo to wy przede wszystkim, nie tylko my tu w Warszawie tworząc zespół polityczny, ale wy tworząc koalicje wojewódzkie, tak jak ostatnio w Opolu, gdzie miałem okazję być, tak jak na Dolnym Śląsku, w ziemi lubuskiej, zachodniopomorskim i wielu, wielu innych miejscach, tworzycie prawdziwy program. Tworzycie program i zadania dla koalicji i dla wyborów, które, przed którymi w najbliższym czasie staniemy. Mam nadzieję, że te prace programowe, w których i Stowarzyszenie Europa Plus, i wszyscy koalicjanci biorą dość aktywny udział, przyniesie efekty i będziemy mogli wyborcom w najbliższym czasie zaprezentować konkretne propozycje i propozycje konkretnych rozwiązań. Ze strony Stowarzyszenia Europa Plus ja bym chciał do tego naszego wspólnego koszyczka dorzucić trzy rzeczy, o których już wielokrotnie mówiłem, ale godzi się o tym na tej sali przypomnieć. Postulujemy, aby od 1 stycznia 2019 roku w Polsce wprowadzić walutę euro. To pomysł trudny i kontrowersyjny i wiemy, że nie wszystkim w Polsce będzie się on podobał, ale nie tylko względy gospodarcze decydują. Jak o tym wspominał przed chwilą Robert Smoleń, Europa nabiera prędkości. Ta wspólna Europa nabiera prędkości. Problem polega na tym, że dzisiaj o Unii Europejskiej mówi się, myśląc o Eurogrupie. Nas tam nie ma. Są nasi wschodni sąsiedzi. Od 1 stycznia przystępuje Łotwa, jest już Estonia, jest Słowacja, jest Słowenia, jeśli chodzi o nowych członków. Nie ma dalej Polski. To najlepsza, nie militarna, a gospodarcza gwarancja bezpieczeństwa Polski. Po drugie, chcemy 700 tysięcy miejsc pracy w gospodarce opartej na wiedzy. I to jest zasadniczy postulat do tej triady wartości, o której mówił Robert Smoleń. Wolność, równość, praca. Praca w najbliższych latach i takie powinno być moim zdaniem nasze zobowiązanie. To jest 700 tysięcy miejsc pracy i to nie pracy w call centers, tylko takich, których nie da się wyeksportować za granicę. One nie wyjadą do Chin, nie wyjadą do Wietnamu, one zostaną tu w Polsce. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy, i to następny nasz postulat, bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu dla wszystkich Polaków w dającej się przewidzieć perspektywie, bo to jest fundament nie tylko gospodarki, ale i skoku cywilizacyjnego, o którym wszyscy mówimy. To jest inny kształt edukacji, to jest dostęp do dóbr kultury i gospodarka właśnie. Te punkty dedykowałbym wszystkim, którzy będą pracować nad programem Koalicji Europa Plus. Bardzo dziękuję.